W obliczu wielorakich niepokojów i lęków, trwóg i dramatycznych przeżyć dzisiejszego człowieka, jak nigdy palące staje się pytanie o przyszłość, które w istocie jest pytaniem o nadzieję, o jej możliwość, o jej fundamenty i kształt. Odpowiedź świata na te pytania zasadza się na wierze w człowieka skuteczność wzmożenia jego wysiłków w kształtowanie bardziej sprawiedliwego porządku społecznego. Czy jednak w ten sposób sięga się do korzenia zła, którą jest skłonność człowieka do grzechu, aby u samych podstaw przemieniać wnętrze człowieka? Doświadczenia historii skłaniają raczej do sceptycznej oceny. Odpowiedź Kościoła kieruje nas ku temu co fundamentalne i ostateczne ku samemu Bogu to on jako Stwórca którego łaska zdolna jest przemienić ludzkie serce i jako pan dziejów w którego rękach spoczywają losy świata i człowieka jest ostatecznym oparciem naszej przyszłości to on bogaty w miłosierdzie jest niezawodnym zabezpieczeniem pozwalającym nam ufnie patrzeć w przyszłość. Prawda o miłosierdziu Boga wobec stworzenia jest od początku obecna i dostępna w Słowie Bożym. Z racji jednak na naszą duchowo-fizyczną strukturę potrzebujemy specjalnych, innych miejsc i czasów, Pozwalających nam na nowo odkryć i doświadczyć ważnych dla naszego życia prawd czy rzeczywistości. Odpowiada to woli Boga wobec nas, czego wymownym przykładem jest osoba i posłannictwo świętej siostry Faustyny. Krakowskie łagiewniki ze swoim sanktuarium są więc tym uprzywilejowanym miejscem, którym obficiej niż gdzie indziej bije źródło miłosierdzia i przemożniej poruszane są ludzkie serca, odzyskując ufność i nadzieję. Każdy, kto szuka i tęskni za takim miejscem i czasem, dzięki którym będzie mógł na nowo rozpalić ufność pokładaną w miłosierdziu Bożym, miejscem i czasem, które pozwolą mu zaczerpnąć łaski odnowienia wiary, Miejscem i czasem, które przyprowadzą go do źródeł chrześcijańskiej nadziei, niech śmiało przybywa do Krakowa i włączy się w II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia w dniach od 1 do 5 października tego roku. Spędzony tu czas będzie okazją do wspólnego wielbienia miłosierdzia Boga. I z pewnością przyniesie wiele nowych impulsów dla życia duchowego i zaangażowania apostolskiego.